Przejdźmy do omówienia obecnie zagadnienia darmowości zbawienia. W religiach pogańskich obserwuje się zjawisko polegające na tym, że człowiek zwraca się do Boga, do bóstwa, w które wierzy, do bożków, aby to bóstwo pomogło mu w wyzwoleniu się z grzechów, aby mu pomagało w życiu i aby zapewniło mu zbawienie. Zawsze człowiek robi pierwszy krok w kierunku Boga. To człowiek ma być zatroskany o siebie i musi się przypomnieć Bogu, żeby ten zechciał się nim łaskawie zająć. Czyli człowiek prosi Boga, robi pierwszy krok do Boga, a Bóg odpowiada człowiekowi. Człowiek modli się, Bóg go wysłuchuje, składa ofiary Bogu, a ten zwraca na niego uwagę. Chrześcijaństwo tym różni się od innych religii pogańskich, że naucza o Bogu, który sam robi pierwszy krok w stronę człowieka. To kochający Bóg, wolny, zupełnie dobrowolnie skłania się ku człowiekowi, daje mu łaskę, pobudza go, współdziała z jego działaniem, aby doszedł do zbawienia. Czyli w tym procesie zbawiania człowieka Bóg ma bezwzględne pierwszeństwo. Człowiek nie tylko nie potrafiłby prosić jako pierwszy o zbawcze łaski, ale nawet nie umiałby sobie tych łask wyobrazić, żeby potem o nie prosić. Kiedy zaczynamy Boga o coś prosić, to już jest znakiem, że Bóg w nas pierwszy zadziałał, bo On nas pobudził do prośby. Kiedy żałujemy za grzechy, to również jest znakiem, że Bóg wszedł do naszego wnętrza, że dotarł do nas przez łaskę. Bóg daje jako pierwszy łaskę zbawczą. Człowiek musi przyjąć łaskę, musi przyjąć dobrowolnie, bo łaska nie niszczy wolności. Wierzymy, że człowiek musi współdziałać z łaską. Wtedy, kiedy człowiek przyjmuje dobrowolnie otrzymany od Boga dar, może otrzymać następny, który z kolei także dobrowolnie przyjmuje, potem otrzymuje następny i tak dalej. Człowiek może w ciągu życia wzrastać w łaskach otrzymanych od Boga. Zawsze jednak pozostaje wolny i na każdym etapie życia, swojego rozwoju, może Bogu powiedzieć tak, czyli przyjąć ofiarowaną mu łaskę, albo też może powiedzieć nie, czyli zamknąć się na działanie Boże. To Bóg w nas rozpoczyna swoje dzieło, On nas wspiera, On wymaga też naszej zgody, przyjęcia daru, ale i tę zgodę umacnia swoją łaską. Święty Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale mówi: albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. A zatem w każdej trudnej sytuacji powinniśmy zwracać się do Boga, aby umacniał w nas to dobro, które zapoczątkował, aby pomagał nam współpracować ze sobą, byśmy osiągnęli zbawienie.